Witam Państwa gorąco i serdecznie w kolejnej odsłonie przewodnika po Skarbcu z miejsca nietypowego, a mianowicie z sali konferencyjnej Będzińskiej Książnicy. Dlaczego to nietypowa przestrzeń dla biblioteki? Oczywiście sercem biblioteki jest wypożyczalnia, która, jak to przywołane serce, tłoczy krew po całym organizmie, tak i przez wypożyczalnię przepływają wszystkie książki, te zarówno wypożyczone i zwracane przez czytelników. Zaś nasza sala, nazywana konferencyjną, która jest konferencyjna tylko z nazwy, to miejsce, które działa jak mózg, pobudzając i uwalniając moce wyobraźni. To tutaj, w tej niepozornej sali, która potrafi zmieścić ponad setkę słuchaczy, odbywały się i odbywają najważniejsze wydarzenia kulturalno-społeczne organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. To tutaj czytelnicy i wszyscy mieszkańcy naszego miasta mają okazję spotykać się z osobistościami kultury i sztuki. To tutaj także organizuje się spotkania autorskie, odczyty, wykłady, konferencje i szkolenia. I wreszcie, co cieszy mnie niezmiernie, to tutaj także odbywają się okazjonalne koncerty, które zwykle towarzyszą, są tłem, czy też swoistą wisienką na torcie licznych kulturalno-społecznych przedsięwzięć. Nie bez kozery przywitałem się z Państwem utworem Fryderyka Chopina, Preludium op. 28, numer 7. A mówiąc to, uświadamiam sobie, że użyłem frazy dobrze Państwu znanej, a mianowicie bez kozery. Czyli jak wszyscy wiemy, fraza oznacza tyle, co nie bez przyczyny, bez powodu. Ale ważne jest, po co się używa takiego zwrotu. A mianowicie wtedy, gdy chcemy podkreślić, że jakieś działania podjęte zostało z premedytacją i z nadzieją na osiągnięcie konkretnego celu. Tak, drodzy Państwo, z premedytacją użyłem tego zwrotu bez kozery. Zagrałem ten utwór, by zachęcić Państwa do jak najczęstszego odwiedzania biblioteki oraz do uczestniczenia w ciekawych spotkaniach tutaj, na tej sali. Oczywiście nie oszalałem, drodzy Państwo, i nie zachęcam Was do wychodzenia z naszych domostw. Wiem, że w teraźniejszości jest to niemożliwe. Drodzy Państwo, spoglądam z rozrzewnieniem na tą pustą salę i mam przed swymi oczyma pełne audytorium. Ale mając w dyspozycji multimedialny przekaz, żywię nadzieję na spotkania ze sztuką przed Państwa ekranami, na naszych pogawędkach o muzyce. Ale że Chopin? Tak, właśnie w tym nienaturalnym dla nas wszystkich czasie Chopin. Ale że w bibliotece? Właśnie tak. Wszak to Chopin, mawiając, że słowo rodzi się z dźwięku, dźwięk przed słowem, wyraźnie wskazał na tą niezwykłą symbiozę, czy też korelację, klasyfikując słowo i muzykę jako zjawisko. Spójrzmy zatem na twórczość Fryderyka Chopina. To okres romantyzmu, szerokiego nurtu, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury, trwający w ramach historycznych, począwszy od rewolucji francuskiej w roku 1789 w Europie, a skończywszy na powstaniu styczniowym w Polsce w roku 1863. Drodzy Państwo, nie wiem jak dla Was. Dla mnie muzyka Fryderyka Chopina, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii, jednego z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywanego poetą fortepianu, doskonale dopasowuje się do słowa pisanego przez Mickiewicza, Słowackiego, a szczególnie myślę do Norwida. Utworem, który przenosi mnie do tamtej epoki, szczególnie jest Ballada G-moll, op. 23, numer 1, co polecam Państwu do wysłuchania. Dlaczego ta epoka? Dlaczego norwidowska moja piosenka, gdzie
do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Dlaczego Chopin z jego balladą g-moll, etiudą rewolucyjną c-moll, polonezami a-dur, as-dur, nokturnami, mazurkami, walcami, czy fenomenalnymi koncertami fortepianowymi e-moll i f-moll? Drodzy Państwo, bo w tym wszystkim odnajduję cząstkę teraźniejszości, choć w zadziwiającej transformacji. W dobie naszych czasów, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych czterech ścianach przez niewidzialnego wroga, zauważam romantyczne pragnienie wolności. Dostrzegam w tej nadprzyrodzonej muzyce opis wielu życiowych sytuacji. I dostrzegam nadzieję na lepsze. Nadzieję na piękno, które po skończonej epidemii na nowo w nas się narodzi. A więc na czym polega geniusz, talent czy styl Fryderyka Chopina? Proszę Państwa, na pytanie o zagadkowość stylu Chopina myślę, że pytanie można przyrównać do tajemnicy kwadratury koła. Zagadka nie ma rozwiązania, jak mawiał międzywojenny wybitny muzykolog Zdzisław Jachimecki. Inny współczesny muzykolog i publicysta, Piotr Wierzbicki, na pytanie, na czym polega tajemnica Chopina, odpowiada, że tajemnica ta to jego oryginalność. Ba, nawet Chopina przedstawia jako odmieńca. Czy i Państwo zgodzicie się z przedstawionymi opiniami? Już Norwid ośmielił się w literacki sposób przedstawić Chopina wręcz na równi z Bogiem. W wierszu Fortepian Chopina, powstałem po dewastacji Pałacu Zamojskich, kiedy to wyrzucono na bruk instrument, na którym grywał Chopin, ukazuje refleksję nad wielkością sztuki, która realizuje w świecie boski pierwiastek dobra. I tenże wspomniany przeze mnie już kilka razy Norwid żegnał się z Chopinem najpiękniej, jak umiał. Czego i dziś, żegnający przyjaciele na jednym froncie, by się nie powstydzili. Drodzy Państwo, w Dzienniku Polskim z 18 października roku 1849 Cyprian Kamil Norwid napisał: rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Fryderyk Chopin zeszedł z tego świata. Ja żegnam się z Państwem, pozostawiając Was z muzyką Fryderyka Chopina, która jest absolutnie ponadczasowa. Żegnam się z Państwem z nadzieją na kolejne spotkanie na pogawędkach o muzyce.